W filmie Davida Finchera Fight Club znajdziemy scenę, w której główny bohater i Tyler Durden rozmawiają w łazience o tym, z kim najbardziej chcieliby walczyć, gdyby było to możliwe. Może z własnym ojcem, a może z szefem. Cały ten kultowy już film jest swego rodzaju rozważaniem nad tym, jak przemoc działa jako pierwotny środek wyrazu, który jeśli tylko wyjrzy spod wyrafinowanych norm i reguł nałożonych na nas przez kulturę, to instynktownie nas pobudza, przykuwa uwagę i przemawia do ludzi na bardzo podstawowym poziomie. Zastanówmy się zresztą, ilu z nas chciałoby zobaczyć, jak ktoś, kogo znamy, albo najlepiej, kogo nie znosimy, dostaje po twarzy. I z tej perspektywy warto przyjrzeć się niesamowitej popularności gal freak fightowych, temu jak szybko zmieniała się forma takich walk w ostatnich latach oraz dlaczego potrafią one przyciągać w Polsce miliony widzów, przez co stały się również wielomilionowym biznesem. Sam termin freak fight odnosi się do znacznie szerszego zjawiska niż to, z czym dziś jest najczęściej kojarzony. Są to walki charakteryzujące się ogromnym rozstrzałem w możliwościach, umiejętnościach i doświadczeniach przeciwników. O ile w szeroko rozumianym sporcie w jednej dyscyplinie biorą udział zawodowcy mający z grubsza podobne doświadczenia i kierunek przygotowań, a co najwyżej inny staż i predyspozycje, to w walce freak fightowej naprzeciw siebie równie dobrze może stanąć wielokrotny mistrz świata wagi ciężkiej w boksie oraz ważąca 60 kg kobieta, która w świat walk weszła parę miesięcy lub tygodni wcześniej. Umiejętności sportowe, jakość walk czy nawet przewidywalność wyniku nie mają większego znaczenia. Liczy się to, czy ktoś jest znany i wywołuje dużo szumu. Na przykład internetowy celebryta. Można jednak przyjąć, że pierwsza walka pretendująca do miana freak fight wydarzyła się 26 czerwca 1976 roku. Chociaż brało w niej udział dwóch sportowców. Jednym z nich był japoński zapaśnik Antonio Inoki, drugim zaś znany na całym świecie bokser Muhammad Ali. Oprócz czempionów dwóch zupełnie różnych dyscyplin, walkę cechowała również to, że była od początku ustawiona pod jak największe widowisko i potencjalny skandal. Ali podczas pojedynku miał przypadkowo znokautować sędziego, a Inoki, korzystając z okazji, miał go powalić. Rezultatem była ostatecznie awantura bez wskazywania zwycięzcy. Można powiedzieć, że pomagająca w rozpoznawalności i sławie obu zawodników, chociaż znaleźliby się też tacy, którzy powiedzieliby, że to, iż niegdyś niepowstrzymany Muhammad Ali wziął w ogóle udział w tej farsie, już było uszczerbkiem dla jego wizerunku. Powody boksera były jednak bardzo osobiste. Potrzebował on pieniędzy na szykujący się rozwód. I chociaż cała ta otoczka czyniłaby tę walkę już wystarczająco freak, sytuacja uległa kolejnej zmianie. Wyszło na jaw, że przed walką Inoki ćwiczył niskie kopnięcia, bardzo niebezpieczne dla Muhammada. Oznaczało to, że mimo gotowego scenariusza, Japończyk bierze tę walkę bardzo poważnie. W odpowiedzi zasady walki zostały poddane zmianie kilkanaście godzin przed wydarzeniem na niekorzyść Inokiego. Nie mógł rzucać przeciwnikiem, a kopać mógł tylko wtedy, kiedy jego drugie kolano znajdowało się na macie. Ali z kolei mógł uderzać rywala nawet wtedy, kiedy ten leżał. Rezultatem była jedna z najbardziej kuriozalnych walk tamtych czasów. Przez 45 minut Japończyk głównie leżał na macie i kopał swojego rywala, a Muhammad Ali był zbyt wycieńczony, żeby się do niego dostać. Widownia skandowała hasło "oddajcie pieniądze", a całe wydarzenie ostatecznie zakończyło się założonym wcześniej remisem. Czy to, że walka Muhammada Ali oraz Antonio Inoki potoczyła się w taki, a nie inny sposób, oznacza, że była nieudana? Jeżeli posłużymy się standardami z lat 70., to zapewne tak, ale mówi się o niej do dzisiaj. Była i nadal jest głośna. Stała się tym, co dziś nazwalibyśmy viralem, a więc wszystkim tym, na czym zależało organizatorom i co czyni dzisiejsze freak fighty tak popularnymi. Przez lata fenomen tego typu walk zdobywał na Zachodzie coraz większą popularność i tak możemy przytoczyć choćby kuriozalny pojedynek Keitha Hackneya z Emanuelem Yarbrough podczas UFC 3. Pierwszy z nich mierzył 180 cm i ważył około 90 kg, a drugi miał ponad 2 metry wzrostu i ważył ponad 270 kg. Piórkowy w porównaniu z przeciwnikiem Keith Hackney wygrał tę walkę. A jeżeli w tym momencie pomyślałeś, że warto wyszukać z niej nagranie, żeby zobaczyć, jak do tego doszło, to jest to właśnie dostateczne wyjaśnienie popularności freak fightów i tego, jak przyciągają uwagę. W Polsce pierwszą walką tego typu możemy nazwać względnie niedawne wydarzenie, kiedy w 2009 roku na ringu zmierzyli się Mariusz Pudzianowski, który cieszył się wówczas niesłabnącą popularnością jako najsilniejszy człowiek świata, ale nie mający żadnego doświadczenia w sztukach walki, oraz Marcin Najman, który posiadał już sporo doświadczenia, ale nie można powiedzieć, żeby cieszył się sympatią widzów. Kluczowa dla pojedynku nie była jednak sama walka, a otoczka zbudowana wokół niego, konferencje, zapowiedzi, relacje z treningów. Walkę, która trwała 44 sekundy, oglądało 6 milionów widzów. To właśnie te liczby pokazały, jaki potencjał znajduje się w takich wydarzeniach. W 2018 roku po serii podobnych walk Pudzianowskiego w pełni wykorzystała go rodząca się federacja Fame MMA, a pomysłodawcy tzw. igrzysk youtuberów Sławomir Bielski i Sebastian Żeliska dodali przysłowiową kropkę nad i do i tak już gigantycznej popularności freak fightów. Do walki zapraszano skłóconych ze sobą patoinfluencerów, takich jak Rafoni, znany z tego, że nawet mimo świetnych liczb w zakresie oglądalności, YouTube był zmuszony usunąć mu konto, i Daniel Magical, znany dobrze większości przeglądających internet ze swoich patostreamów epatujących ubóstwem intelektualnym i niewytłumaczalną wręcz agresją. Dla popularności Fame MMA był to jednak strzał w dziesiątkę, a dopiero
dopiero miało się okazać, jak ogromne pieniądze za tym się kryją. To, że freakfighty się opłacają, jest dość oczywiste, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo. I choć zawodnicy niechętnie wypowiadają się na temat zarobków, to czasami da się usłyszeć, o jakich liczbach mowa. I tak Marcin Dubiel na jednym z live'ów zdradził, że jego umowa za walkę oscylowała pomiędzy 500 a 800 tysięcy złotych. Kanał Dla Pieniędzy podaje, że za trwającą 47 sekund walkę, znana z powodu bycia sławną Marta Linkiewicz, zarobiła ponad 200 tysięcy złotych. Lord Crushville, znany patocelebryta, często naginający lub przekraczający prawo, za walkę z Minimajkiem miał zarobić około 300 tysięcy złotych. Zarobki te są jednak niczym w porównaniu z wpływami samej federacji. W samym 2022 roku Fame MMA chwaliło się 2 milionami sprzedanych licencji pay-per-view. W zależności od pakietu ceny za jedną licencję wahały się pomiędzy 35 a 40 zł. Czyli nawet biorąc najniższy wariant, prosto wyliczyć, że daje to przynajmniej 70 milionów złotych wpływów z samych tylko obejrzeń, nie licząc reklam i sponsorów. Nie przez przypadek od czasu założenia Fame MMA w Polsce pojawiło się kilkanaście różnych federacji freakfightowych. Niektórych zupełnie nowych, innych będących przepoczwarzeniem wcześniejszych. Do najciekawszych tego typu zjawisk z pewnością należeć będzie Punchdown, której gale odbywać się miały na tak zwane plaskacze. I chociaż brzmi to komicznie i wydaje się mniej agresywne niż okładanie się pięściami, to w rzeczywistości w wyniku takich uderzeń może dochodzić do chwilowych utrat przytomności, bólu głowy, wymiotów, śpiączki czy nawet śmierci. O czym przekonał się na własnej skórze strongman Waluś, który podczas piątej edycji Punchdown umarł na skutek obrażeń. Wydarzenie to sprawiło, że federacja zmieniła nazwę na Slap Fighting Championship, a target na bardziej międzynarodowy i odniosła niesamowity sukces, o czym może świadczyć nie tylko oglądalność, ale i nazwiska, jakie pojawiają się podczas gal, takie jak Arnold Schwarzenegger czy Logan Paul. Inną ciekawą inicjatywą będzie z pewnością High League, ciesząca się sporą popularnością i z widocznym zapleczem finansowym, przejawiającym się zarówno w oprawie gal, jak i nośnych nazwiskach walczących celebrytów, takich jak Natsu czy Lexi. Za projektem stał jeden z oryginalnych pomysłodawców Fame MMA oraz, jak szybko się okazało, kiedy ABW zamroziło konta spółki, Rosjanie mający powiązania z czeczeńskim dyktatorem i zbrodniarzem wojennym Ramzanem Kadyrowem. W długiej kolejce federacji znajdą się też i takie przypadki jak Royal Division, która ogłosiła, że pierwszą walką będzie starcie sobowtórów Władimira Putina oraz Władimira Zełenskiego. Ostatecznie galę zorganizowano w zwykłej hali gimnastycznej, zaś za oktagon posłużyły karimaty i worki z piaskiem. Inna federacja, Pink MMA, skupiła się na pokazywaniu tylko osób ze środowiska LGBTQ, choć ostatecznie okazało się, że zawodnicy zostali oszukani i wielu z nich do dziś nie dostało pieniędzy. Podobnie było z federacją Starfight, której twarzą była znana z rodziny zastępczej aktorka Aleksandra Szwed, a w jednej z walk miała wziąć udział Natalia Janoszek, której pierwsze i ostatnie wydarzenie trwało 20 minut. Po tym czasie obsługa techniczna, która nie została przez federację opłacona, w ramach protestu odcięła dostęp do transmisji. Obraz, jaki wyłania się z prześledzenia historii polskich freakfightów, nie jest oczywiście pozytywny, ale w szerszej perspektywie opowiada historię o modzie, wielkich pieniądzach i głośnych nazwiskach. Znani aktorzy, celebryci czy też osobistości, które nie wahają się wejść we współpracę z tym środowiskiem, mówią już o tym dość dużo. W grę wchodzą olbrzymie pieniądze. Podczas gal niekwestionowanego króla polskich freakfightów, czyli federacji Fame MMA, walczyły osoby takie jak DJ Palaside, Isamu, Ferrari, Bonus BGC, Don Casio, Taxi Złotuwa, Marcin Najman, Adbuster, Popek, Sylwester Wardenga czy Linki Mastery. Wokół każdej z walk rosły kalkulacje, plotki, uwaga mediów, zwłaszcza brukowców, statystyki i zakłady. Freakfighty są nie tylko walkami w oktagonie. To wielowątkowe dramy powstałe wokół często opracowanych wcześniej konfliktów między przeciwnikami. Podbudowywane zarówno popularnością samych celebrytów, jak i plotkami zza kulis i podbijaniem kolejnych afer czy też dram w celu wywindowania oglądalności. Przykładem mogą być tutaj takie wydarzenia jak Marianna Schreiber, zawodniczka Cloud MMA, żona jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, która została uderzona przez swoją rywalkę podczas jednej z konferencji. Inny przykład, podczas gali Fame MMA 19 Amadeusz Ferrari Roślik, który przegrał starcie, sprowokował swojego oponenta i doszło do bójki, którą musiała przerwać ochrona. Sprawa wylądowała w sądzie, ale stanowiła też pożywkę dla wszelkiej maści mediów, materiałów komentarzy i kolejnych walk między zawodnikami. Śledząc historię freakfightów, jasno widać, że jest to historia wielowątkowych dram, którymi mogą żyć fani. Walki są tylko ich zwieńczeniem, a czasem chwilowym rozwiązaniem, które prowadzi do kolejnego odcinka rozgrywającej się na żywo telenoweli. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czym obecnie freakfighty w istocie są. Przemoc, jak już mówiliśmy, jest pewnym pierwotnym i niezbywalnym elementem ludzkiego doświadczenia. I wszystkie kultury, będąc tego świadome, zamykały tę przemoc w pewnych kontrolowanych i służących czemuś formach. Zwróćmy jednak uwagę, że freakfighty to nie sport, nawet taki jak boks, w którym panują przecież określone reguły, a oglądając go można docenić technikę. Nie są one też przemocą zawartą w ramach opowieści o zmaganiach dobra ze złem czy o ludziach przekraczających własne ograniczenia, których lubimy doświadczać za pośrednictwem filmów czy gier. Dzisiejsze freakfighty są przemocą obdartą ze wszystkich kulturowych naddatków, zredukowaną do pierwotnej agresji wobec ludzi, do których żywimy negatywne emocje, i przekutej za pośrednictwem mediów w zastrzyk łatwo dostępnego pobudzenia, dzięki czemu widz może oderwać się od złożonych problemów codzienności, zanurzając się w celebracji pierwotnych odruchów, by choć na moment zapomnieć o inflacji, kryzysie, wojnie czy protestach.
Z drugiej jednak strony można by zapytać, czy nie jest to swego rodzaju kulturowy regres, gdy w społeczeństwie miliony ludzi żyją tym, kto komu przywalił, normalizując spędzanie wolnego czasu przy oglądaniu pustej, nieukierunkowanej na nic konstruktywnego i nawet niewidowiskowej przemocy, stwarzając tym samym wzorce dla chłonących to kolejnych pokoleń. I ktoś mógłby pomyśleć, że taki stan rzeczy domagałby się jakiejkolwiek reakcji instytucji organizujących życie społeczne, którym na rękę mogłoby być produktywne zaangażowanie i rozwój ze strony obywateli. Ale jednocześnie, jak zauważał już cesarz Trajan w II wieku, lud rzymski można utrzymać w spokoju tylko rozdawnictwem zboża i igrzyskami. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.